No to witam w takim, można by to powiedzieć, wideo poradniku dotyczącym C++, a dokładnie będzie on taki związany głównie z pętlami zagnieżdżonymi, ale zaczniemy może od stworzenia projektu. Jeżeli ktoś by jeszcze nie wiedział, to tutaj mamy ten przycisk Create a new project. Później wchodzimy tutaj w console application, wciskamy go, wciskamy next. Zaznaczymy tutaj C++ i nazywamy to jakoś. Załóżmy, że będą to powiedzmy figury. Naciskamy next, naciskamy finish i automatycznie nasz projekt został już stworzony. Automatycznie będzie on tutaj schowany, więc trzeba wejść tutaj. No i tego już raczej nie muszę tłumaczyć. To już mieliśmy oczywiście na lekcji, ale tutaj teraz będziemy rozmawiać o pętlach zagnieżdżonych. Więc to mogę w sumie stąd wyrzucić. Zanim zacznę o pętlach zagnieżdżonych, no to może zaczniemy od samych pętli, samych w sobie. No to pętla for, do której tworzymy pętle zagniżone, przyjmuje przede wszystkim kilka rzeczy. Najpierw przyjmuje ona jakąś wartość, będzie to powiedzmy i będzie równe 0. Oddzielamy to średnikiem, później mamy i jest mniejsze od 10, czyli dopóki i, dopóki 10 jest większe od i, to ma się powtarzać. No i jeszcze i++, czyli że dodajemy tutaj do tego i jedną wartość. Czyli pętla w skrócie jest taka, że zaczynamy liczbą i, która jest równa 0, dodajemy do niej za każdym razem liczbę 1, czyli mamy 0, 1, 2, 3 i dopóki i jest faktycznie mniejsze niż 10, no to w tym momencie ta pętla się powtarza i tutaj cały czas dodajemy 1 do naszej liczby, aż w końcu dojdzie do dziesiątki. No i teraz jest jeszcze jedna rzecz, którą warto tutaj zauważyć, że nie można tego zostawić w taki sposób. Trzeba albo zdefiniować i z góry, co jest moim zdaniem trochę średnim rozwiązaniem, bo wtedy jest to cały czas jako zmienna. Jakbyśmy mieli tworzyć jakiś program, powiedzmy złożony, no to w tym momencie to by zajmowało nam tą pamięć w komputerze. Więc najlepiej, zamiast zdefiniować ją gdzieś osobno, to można ją zdefiniować nawet w środku. I ona będzie zdefiniowana w środku, a poza tą pętlą już nie powinna istnieć. No to teraz tworzymy nasze nawiasy i w tych nawiasach możemy na przykład napisać cout. Dajmy na to gwiazdkę. Możemy to sobie teraz spróbować uruchomić. No i jak widać, zostało nam wypisane 10 gwiazdek. Jest 5, 5, wyszło 10. Ja tutaj polecam robić nawet spację po tych gwiazdkach, a dlaczego to powiem zaraz, jak będą już faktycznie te pętle zagnieżdżone. A jest jeszcze jedna rzecz, którą warto tutaj wspomnieć, że te nawiasy nie są nam potrzebne. Możemy je wyrzucić i zostawić to w ten sposób. Czyli mam tutaj pętlę for i zaraz obok niej jest rozwiązanie. To samo można zrobić na przykład z ifem, że zaraz obok ifa jest to, co chcemy zrobić. Tylko ważne, żeby to było tutaj zaraz obok. Oczywiście może to być na przykład w ten sposób, tyle że wtedy kod jest mniej czytelny. Ale jak zostawimy tak, to będzie ok. W pętlach for nie trzeba dawać nawiasów, póki nie ma tutaj powiedzmy dwóch rzeczy. Bo tutaj dam sobie tutaj test pod spodem, no to wypisze nam się tutaj test. A jakbyśmy to dali w tej samej linijce, to nam się też nie wypisze ileś tam razy test, tylko wypisze się raz. Czyli nie trzeba stosować klamerek dla takich pojedynczych rzeczy, a jakbyśmy chcieli na przykład wypisać gwiazdkę i test, to musimy to zrobić w nawiasach. To wtedy gwiazdka i tekst zostaną napisane tyle samo razy. Jednak wróćmy sobie tutaj do tego kodu, co mieliśmy wcześniej. Mamy tutaj połowicznie już zrobione zadanie, ponieważ mamy tą pierwszą pętlę for, która wypisuje nam dokładnie to. I jakbyśmy chcieli zrobić kwadrat, czyli pierwszą właśnie figurę, którą mam zamiar tutaj zrobić, no to wystarczy wpisać praktycznie dokładnie to samo i w środku wstawić tą pętlę for kolejną. Tylko no właśnie, to się nam rozjeżdża. Co zrobić, żeby się nie rozjeżdżało? Pod spodem naszej pętli for trzeba jeszcze napisać cout. Tutaj też warto zauważyć, że użyłem ukośnik n. Jest to przydatne, ale w tym momencie nie ma znaczenia, bo tyle samo ma liter co ndl. Ale przykładowo jakbyśmy chcieli zrobić napis test i dać ukośnik n po tym, no to to będzie zajmować nam mniej miejsca, bo ukośnik n oznacza przejście do nowej linii. To oznacza dokładnie to samo, jakbyśmy mieli usunąć to, tutaj dać te klamerki, napisać ndl. Czyli znacznie dłużej to zajmuje, a ukośnik n jest łatwiej. Aczkolwiek tutaj zostaje sam ukośnik n, bo ma to nam po prostu przychodzić do nowej linii. I jak to wykonamy, no to mamy pierwszy kwadrat. No i w razie jakby ktoś jeszcze dalej nie wiedział, o co tutaj chodzi, no to mamy tutaj pętlę od 0 do liczby 10. I cały czas dodajemy, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Ta pętla wykona się 10 razy, bo ma tak ustalone, że od 0 do 10. Gdybyśmy dali od 1 do 10,
no to w tym momencie wykonałaby się 9 razy, jak widać tak jest. Także albo od 0 do 10, albo na przykład od 1 do jest mniejsze lub równe. Ale można to zostawić w ten sposób. Czyli w skrócie, pierwsza pętla zajmuje się wypisywaniem kolumn. Czyli żeby te rzędy wypisywały się 10 razy. A ta tutaj pętla, no to ona jest już od rzędów. No i mamy tutaj jeszcze ten cout n, żeby przychodzić sobie do kolejnej linii. I też dlatego mówiłem, żeby te gwiazdki miały jeszcze po sobie spację, bo wtedy to wygląda ładniej. Jakbyśmy pozbyli się tych spacji, no to będzie to wyglądać nam w ten sposób i to nie przypomina kwadratu, przypomina bardziej jakiś taki prostokąt. Dlatego ja zawsze stawiam jeszcze spację, żeby to się tak ładnie prezentowało jako kwadrat. No to skoro mamy już tutaj gotowy kod na nasz kwadrat, to przydałoby się też zrobić, żeby można było to podać z klawiatury. Czyli możemy sobie tutaj stworzyć zmienną int liczba. Nie trzeba definiować, że jest równa 0, bo zaraz będzie podana z klawiatury. No i teraz robimy cout podaj liczbę i tutaj dajemy sin liczba. Też warto tutaj zauważyć, że dałem tutaj spację. Jakbym tej spacji nie dał, to po uruchomieniu programu mamy podaj liczbę i wtedy nie ma tej spacji. I tak średnio wygląda, jakbyśmy mieli pisać jakiś taki bardziej poważny kod, to warto zostawić tą spację tutaj, żeby przy wpisywaniu była taka przerwa. No ale na razie jakbyśmy wpisali powiedzmy 123, no to i tak pokaże nam się 10. No bo na razie mamy tutaj podane, że to ma być 10 kolumn i 10 rzędów. A jak zamienimy sobie tą liczbę 10 na liczba, i tutaj na liczba, czyli teraz wykonuje się od 0 do podanej liczby przez użytkownika, no to jak piszę 10, to pokaże nam się oczywiście 10, ale jakbym wpisał powiedzmy 5, no to pojawi nam się 5 na 5. Warto też zamienić tutaj nasze i przykładowo na j, bo te zmienne mogą się ze sobą zlewać. Przykładowo jakbyśmy chcieli zrobić, że j będzie równe naszemu i, no to w tym momencie jakbyśmy dali, że i jest równe i, no to nie byłoby to w pewien sposób czytelne. Najlepiej dać sobie to j tutaj. A dlaczego j równa się i? Jeżeli sobie to wykonamy, no to mamy trójkąt. Natomiast jest to odwrócony trójkąt. A jeżeli chcielibyśmy zrobić taki trójkąt normalny, no to tutaj musimy sobie wpisać z powrotem 0, a zamiast liczby wpisujemy sobie tutaj i. Czyli robimy teraz trójkąt, gdzie mamy od 0 do naszej liczby i. Czyli powiedzmy, jak i będzie równe 1, to wypisze nam jedną gwiazdkę, a jak będzie i równe 2, to wypisze nam dwie gwiazdki i tak dalej, tworząc nam tutaj ten oto trójkąt. Tutaj w jednym miejscu w kodzie się pomyliłem. To ma być i jest mniejsze lub równe liczba. No i teraz spróbuję wytłumaczyć, na czym polega ten kod. No to przede wszystkim zaczynamy najpierw od zera, stąd tutaj ta pusta linijka. Dlatego tutaj jest ta przerwa, że ta pętla w ogóle się nie wykonała, bo 0 nie jest mniejsze od zera. No i przechodzimy dalej, później mamy 1, no to od 0 do 1 wykona się raz. Później przechodzimy dalej, jest 2, 2, 3, 4, 5. I w ten sposób wykonała się nam ta pętla, że za każdym razem dawało nam jedną gwiazdkę więcej i ta pętla w środku pobierała po prostu liczbę gwiazdek z tej pętli na zewnątrz. Czyli znowu te kolumny, że tak to powiem, robi nam ta pętla główna, a rzędy robi nam ta pętla w środku, tyle że pobiera jeszcze sobie wartości z tej pierwszej pętli. W razie jakby ktoś jeszcze nie rozumiał, na czym polega ta pętla, no to rozpiszmy sobie powiedzmy to. No i mamy tutaj nasz trójkąt, no to możemy sobie spróbować wypisać, co tutaj się właściwie dzieje. No to tutaj mamy jest równe 0, no to w sumie możemy nawet tutaj dać tą spację w to miejsce, gdzie w ogóle nie było nic. Tutaj mamy to i jest równe 0, tutaj o. Tutaj gdzie jest ta przerwa, to i było równe 0, ta pętla tutaj w ogóle się nie wykonała i przechodzimy do kolejnej. I tutaj już przykładowo mamy jedną gwiazdkę, dlatego że i jest równe 1, czyli w głównej pętli mamy 1, a ta w środku pobiera sobie nam właśnie liczbę i od 0 do i, czyli od 0 w tym przypadku do 1 i wypisało nam jedną gwiazdkę. Później mamy i jest równe 2, no to wypisze nam dwie gwiazdki i tak dalej. No to skoro mamy już zrobione trójkąty, no to możemy zrobić nawet rąb. No to skoro mamy zrobione już nasze trójkąty, no to można jeszcze zrobić rąb. Kopiujemy naszą pętlę, wklejemy ją tutaj ponownie, no i teraz właśnie
Jak uruchomimy sobie nasz kod, pokazują nam się nie dość, że dwa trójkąty, no to jeszcze z tą przerwą tutaj pomiędzy, no to przydałoby się nam jednak ten trójkąt w pewien sposób odwrócić. No to zamiast zaczynać od zera, no to zaczynamy od liczby. Tutaj odwracamy sobie znak i dajemy 0. Czyli teraz zaczynamy od, powiedzmy, że liczba jest 5, zaczynamy od 5. Tutaj jeszcze trzeba dać minus minus i, co oznacza, że usuwamy cały czas jeden z naszej liczby i. Czyli w razie jakby liczbą było powiedzmy 5, no to zaczynamy od piątki, dopóki 5 jest większe lub równe 0 i cały czas usuwamy z tej piątki 1, czyli mamy 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tutaj w środku nic nie musimy zmieniać, bo ta pętla cały czas działa dokładnie tak samo, ona sobie pobiera liczbę z tej pętli wyżej. Teraz jak uruchomimy sobie nasz program, to nie jest romb, ale powiedzmy, że mamy strzałkę, a jak zrobicie romb, no to też jest w miarę proste, tylko trzeba zrobić już kolejną pętlę. Można sobie wkleić tą pętlę po raz drugi. No to przede wszystkim, co mamy tutaj zrobić? Przede wszystkim mamy tutaj wstawić dwie spacje. Dlaczego dwie, to też zaraz powiem. Tutaj nie musimy zmieniać tego J, ponieważ te pętle nie są w sobie, tylko są obok siebie. Czyli po tym, jak wykona się ta, no to dopiero później ta się wykona. Może na początku wykonamy sobie to i zobaczmy właściwie, co to zrobiło. I jak widać, mamy tutaj 5 spacji tutaj, później mamy 4, 3, 2 i 1 spacja. A chcemy to zrobić całkowicie na odwrót. Więc co musimy zrobić? Żeby ogarnąć, co my właściwie musimy zrobić, to najlepiej sobie to po prostu rozpisać. Czyli piszemy sobie, jaki chcemy mieć efekt. Chcemy mieć taki efekt, że tutaj, jeżeli jest 5 rzędów w pełni, to jest 0 spacji. Jeżeli jest 4, no to jest 1. Jeżeli są 3, to są 2 i tak dalej. Jak widać. I powoli dochodzimy tutaj do wniosku, co mamy zrobić. Wpiszmy sobie tutaj liczba minus i. I jak widać, wykonało nam się tutaj poprawnie. A dlaczego liczba minus i? No to teraz spróbujemy sobie to rozwiązać. Zmienną liczba jest powiedzmy, że 5. No i minus, odejmujemy sobie od niej liczbę i. No i jeżeli jest 5 gwiazdek, no to liczba i jest też równa 5. Dlatego wychodzi nam tutaj 0. Idąc dalej mamy naszą liczbę, czyli 5 minus. Tutaj mamy 4 gwiazdki, czyli 4 i wychodzi nam 1. I jak widać, już wiadomo, o co chodzi. Nasza liczba jest cały czas 5, a odejmujemy od niej ilość naszych gwiazdek i w ten sposób wychodzi nam dokładnie ta ilość spacji, jaką potrzebujemy. A dlaczego nie jedna spacja? Jak uruchomimy ten kod, to będzie to wyglądać w ten sposób. I właśnie rozwiązaliśmy kolejne zadanie, czyli trójkąt właściwie. Na tym też polegało to zadanie z trójkątem. Na razie zostawmy to jako romb. Jak widać, nasz romb jest gotowy. Jakbyśmy chcieli zrobić odwrócony romb, to wystarczy skopiować tą pętlę i wkleić ją tutaj, a z tej pętli ją usunąć. No to wtedy mamy odwrócony romb w drugą stronę. Tą pętlę możemy sobie tutaj usunąć, dlatego że teraz możemy spróbować rozwiązać zadanie z choinką. A właśnie wystarczy usunąć tam tylko jedną spację. Jak wpiszemy sobie 5, to wyskakuje nam nasza choinka. Dlaczego wyskakuje nam nasza choinka? No to można spróbować znowu to rozwiązać. 5 minus 1 to jest równe 4. 5 minus 2 z kolei jest równe 3. I tak dalej w skrócie. Policzmy sobie, ile mamy tutaj spacji. Raz, dwa, trzy, cztery. A ile tu mamy? Raz, dwa, trzy. Tutaj 5 minus 3 byłoby równe 2. No to mamy raz, dwa. 5 minus 5 jest równe 0. Tutaj nie ma żadnych spacji. I w tym momencie doszliśmy właściwie do rozwiązania tego zadania z choinką całkowicie przypadkowo. Ale jednak mamy tutaj rozwiązane. Dlaczego też mówiłem, żeby zostawiać tutaj tą spację po tych gwiazdkach? Otóż dlatego, że jak nie damy tej spacji, to nasza choinka wyglądała w ten sposób. I mimo tego, że zadanie owszem jest rozwiązane poprawnie, to z kolei nasza choinka wygląda po prostu brzydko. Przede wszystkim nie można zrobić tak, żeby powiedzmy ta gwiazdka była pomiędzy tymi dwoma, ani też nie można zrobić tak, żeby te dwie gwiazdki były pośrodku tych trzech, ponieważ po prostu nie da się tego w ten sposób wypisać. Dlatego trzeba dawać spację. Bo wtedy wszystko nam się tutaj zrobi tak w ten ładny sposób. No i też możemy zrobić kolejny sposób na romb, który był na lekcji. I na lekcji była figura mniej więcej o takim o wyglądzie. Zauważcie, że tutaj nie ma podwójnych gwiazdek. No to oczywiście już wiemy, że trzeba sobie tutaj to odwrócić. Zaczynamy od liczby. I ta liczba leci aż do zera i odejmujemy sobie od niej cały czas jeden. Tylko jest jedna rzecz. Jeżeli to wykonamy,
Tak widać, mam tutaj to podwójnie. A co zrobić, żeby nie było tutaj to podwójnie i żeby to faktycznie wyglądało jak rąb? Wystarczy odjąć od tej liczby 1. Jak widać, w tym drugim zaczynam sobie od liczby 4, dlatego tutaj mamy tą dolną część, a górna część ma wysokość 5. Jest jeszcze jeden sposób na rąb, moim zdaniem też jest ciekawy, dlatego pokażę go teraz. Możemy usunąć sobie całkowicie tą drugą pętlę. Tutaj zamieniamy sobie i na liczbę, czyli od 0 do naszej podanej liczby. I teraz, jak napiszemy sobie powiedzmy 5, to wyskakuje nam jeszcze rąb w taki sposób. Czyli tutaj mamy podane spacje. Po kolei mamy tutaj 5 spacji, 4 spacje, 3 spacje, 2 spacje i 1 spacja. Można by było zrobić 2 spacje. Też można, wygląda to nawet lepiej. Jako takie zadanie mógłbym nawet powiedzieć, że możecie spróbować odwrócić to, czyli żeby te spacje się zaczynały od zera, a kończyły się na naszej liczbie. A ja teraz przechodzę do kolejnej pętli, która w zasadzie nie wymaga istnienia tej pętli. Co chcę zrobić? Oto tym razem chcę zrobić też zadanie, które było na lekcji. Taki kwadrat, tyle że ma puste wypełnienie. To co trzeba zrobić, żeby osiągnąć kwadrat z pustym wypełnieniem? No to można to zrobić na różne sposoby, ale ja osobiście wolałbym jednak tą pętlę for jedną dać na przód, a drugą na koniec. Czyli mamy to poza naszymi zagnieżdżonymi pętlami, ale za to w środku będzie już nasza pętla zagnieżdżona. Czyli na początku wpisujemy tą pierwszą gwiazdkę, czyli wypisujemy nam to, a później będziemy wypisywali spację, czyli tutaj zmieniamy sobie na spację, a tutaj wpisujemy liczba minus 2. Dlaczego minus 2? No bo mamy tutaj nasze dwie gwiazdki, a w środku ma być to, co pozostanie. Czyli powiedzmy 5 minus 3, no to będzie to, co mamy tutaj w środku. Czyli mają być 3 razy spacje. No i po tym też see out naszą gwiazdkę. Tutaj trzeba pamiętać o tych średnikach. No i co teraz zrobi nasz kod? No oczywiście, że się rozjedzie. Teraz już widzę, co jest źle. Przede wszystkim tutaj trzeba dać też minus 2, żeby to się wykonało w ten sposób, bo wcześniej ta pętla próbowała jeszcze zamiast tej 3 razy to wykonać to 5 razy i tworzy nam się prostokąt. Jeżeli damy minus 2, no to tutaj mamy te górne części, które właśnie po to jest to minus 2, że tu są te górne części, a te środkowe to będzie nasza liczba 3. Po tym przydałoby się też napisać see out kośnik n. Teraz damy 5. W zasadzie, jedynie w zasadzie, nasze zadanie jest ukończone. Dlaczego w zasadzie? Bo mamy tutaj 4 rzędy i mamy tutaj 5 na 6. Natomiast jest to zasługa tego, że mamy tutaj, że i jest mniejsze lub równe. A jak zamienimy to na i jest mniejsze, damy 5, to wyskakuje nam kwadrat 5 na 5. Jeżeli kogoś nadal to straszy i zresztą się nie dziwię, to po kolei teraz wytłumaczę. Załóżmy, że podajemy sobie tutaj liczbę 5, czyli liczba 5. Oto przede wszystkim na początku wypisuje nam 5 takich gwiazdek za pomocą pętli, którą już pokazywałem. Później dajemy ukośnik n, czyli przechodzimy do kolejnej linii. Później mamy pętlę, która jest odpowiedzialna za to, za te środkowe części. No i tutaj mamy od 0 do tej liczby minus 2, czyli wykluczamy te górne części, mają nam się wypisać tylko 3. No i w środku na początek wypisujemy po prostu gwiazdkę, po prostu. Później za pomocą pętli wypisujemy 3 razy takie spacje zamiast gwiazdek. I na samym końcu po tym jeszcze wypisujemy jedną taką gwiazdkę. Przechodzimy do kolejnej linii i ten proces się powtarza. I jest on później po tej pętli zakończony ostatnią pętlą, która wypisuje nam gwiazdki. Z zadań, które jeszcze pamiętam, że były, to był też taki plus krzyż. Miał on się wypisywać mniej więcej w taki sposób. Czyli podajemy sobie powiedzmy liczbę 5. No tutaj mamy 5 rzędów i jeszcze 5 kolumn. No to przede wszystkim, co musimy sobie policzyć? Przede wszystkim to, że mamy tutaj dwie spacje. Mamy tutaj dwa rzędy i jeden po środku. Czyli co musimy zrobić? Wyrzucamy sobie te tutaj pętle. No i tutaj zamiast minus 2 to dzielimy przez 2, bo wtedy zostanie nam tutaj te 2,5, ale to jest int, więc powinno się zaokrąglić do dwóch kolumn. I tutaj też będą dwie kolumny, więc później po prostu powtórzy się te pętle. Tutaj musi być też liczba dzielona na 2 i wypisuje nam te spacje, później wypisuje nam gwiazdkę. Później musimy wypisać te gwiazdki
po środku, więc dajemy od 0 do liczby, żeby wypisywał nam gwiazdki. I na sam koniec kopiujemy to i wklejamy ponownie, żeby wypisać po raz kolejny te gwiazdki. Zobaczmy, czy ten kod wykona się poprawnie. Może wykonał się poprawnie, aczkolwiek nie ma tutaj. Zapomniałem o tych przerwach. Ukośnik N musi być wszędzie. Musi być tutaj, musi być tutaj i musi być tutaj. Czyli po każdym przejściu. Tutaj po tej pętli musi być osobny pod spodem. I tutaj też po każdym przejściu naszej pętli musi być ukośnik N. No i byłoby poprawnie. Tutaj jest pomyłka. Miała być gwiazdka i dopiero później spacja. 5. I jak widać jest gotowe. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Jeżeli damy przykładowo 6, to w tym momencie nie wyświetla nam się to poprawnie. Co można zrobić, żeby wypisywało się to poprawnie? Otóż jest to dość proste, podkreślam słowo dość, ponieważ nie zawsze jest to proste. Możemy zrobić na przykład coś takiego jak int liczba i dajemy sobie dzielnik. I teraz, jeżeli liczba i tutaj damy modulo z 2 jest równe 0, czyli przypominam, jeżeli jest liczbą parzystą, no to wtedy nasz dzielnik to się równa bodajże liczba przez 2 minus 1. Dlaczego minus 1? Zaraz powiem. A jeszcze damy sobie else i to co tutaj mamy, czyli liczba dzielona przez 2. Tutaj wpiszemy sobie dzielnik na razie i teraz jeszcze tutaj dajemy sobie dokładnie to samo zapytanie. Po tej pierwszej gwiazdce dajemy sobie jeszcze, że jeżeli nie jest podzielna przez 0, to wypisujemy gwiazdkę po raz drugi. To samo robimy tutaj obok tego i jeszcze tutaj, jeżeli liczba też nie jest podzielna, to dajemy tutaj całą tą pętlę. Faktycznie tu się pomyliłem. To ma być dla liczb parzystych, a nie nieparzystych. Teraz jak napiszę 5, to nam wykona się poprawnie. A jak piszę 6, to jak widać wykonało się również poprawnie. Ale nie do końca poprawnie, bo mamy tutaj 6, a tutaj mamy 3, 3 i jeszcze 2. A więc ostatecznie dochodzę do wniosku, że warto by jednak zamienić też w tych pętlach tutaj na ten dzielnik. Bo jak wtedy wpiszemy 6, tak widać, również mamy tutaj, tu jest 6 i tu jest 6. A jak wpiszemy sobie 5, to też wykona nam się poprawnie ten plus, ten krzyż. No i to jest już bardziej rozbudowany kod. Jeżeli ktoś jest w stanie się w tym rozczytać obecnie, to gratuluję. Ale żeby to wytłumaczyć, na początku sprawdzamy, czy liczba jest podzielna przez 2, czyli czy jest liczbą parzystą. Bo jak jest liczbą parzystą, to wtedy to nie będzie się wyświetlało w ten sposób i będzie niepoprawne. Bo ma się to wyświetlać w ten sposób. Bo tutaj jak mamy liczbę nieparzystą, to ona sobie ładnie tutaj wchodzi pomiędzy te dwie parzyste i wchodzi tutaj równo. Natomiast dla liczb parzystych, no to już jest lekki problem i trzeba to wyświetlić w ten sposób. Dlatego, jeżeli nasza liczba jest podzielna przez 2, od liczby musi być odjęty 1. Bo tutaj jak był ten przypadek, że 6 dzielone na 2 jest równe 3. I wtedy byłaby tutaj jedna dodatkowa kolumna jeszcze, a załóżmy, że to jest plus. No to nie byłby ten plus równy. Nie miałby równych wymiarów, dlatego odejmujemy tutaj liczbę 1, a w przeciwnym razie wszystko jest dokładnie tak samo jak wcześniej było, zanim to wszystko pozmieniałem. No i tutaj zamieniliśmy na dzielnik, czyli w zależności od tego, czy liczba była parzysta, czy nieparzysta, to tyle ma wypisać kolumn. Tutaj jest kod do wyjaśnienia, czyli jeżeli jest liczbą parzystą, to wtedy wypisem jeszcze jedną dodatkową gwiazdkę, żeby to było równo. No i tyle. Później mamy jeszcze to, co było tutaj, ale jeżeli jest liczbą parzystą, to wypisujemy jeszcze drugi raz ten sam rząd, żeby to właśnie było równo. Później mamy dokładnie tą samą pętlę, co wcześniej i również z tym sprawdzeniem, że jeżeli jest parzysta, to żeby jeszcze dodać tą jedną dodatkową gwiazdkę. No i moim zdaniem to już jest wszystko, co było. Jest jeszcze jedna rzecz, której tutaj nie wymieniłem. Załóżmy, że pozbędę się tutaj tego całego kodu i tego też i zostawię tylko to i zostaję tutaj na liczbę, dam tak. Mamy teraz ten prosty kod na trójkąt, czyli od 0 do naszej liczby, w środku od 0 do ilości gwiazdek i tak dalej. Było jeszcze jedno takie zadanie, gdzie trzeba było wypisać liczby. Natomiast można to zrobić na dwa sposoby, teraz pokażę oba. Najpierw dajemy sobie to J, żeby pokazać, w jaki sposób działa nasza pętla. Jak widać, pętla działa w ten sposób, że tutaj mamy tą liczbę 0, prawda? To wtedy się wykonuje raz, później mam 0,1. 0,1,2, 0,1,2,3 i 0,1,2,4. Jest jeszcze możliwość, żeby podać i, żeby podać, która konkretnie kolumna to jest. Czyli widać, że tutaj mamy
Jak mówiłem, jak było 0, to w ogóle nic się nie wykonywało. Ta pętla się nie wykonywała w ogóle. I dlatego jest tutaj przerwa pomiędzy. To mówiłem gdzieś tam na początku. Tutaj, jak widać, jest 1, 2, 3, 4, 5. Natomiast jako zadanie było jeszcze, że tutaj będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej. Żeby to po prostu nam liczyło. No to w ten sposób można na przykład zdefiniować zamiast dzielnika tutaj. Damy, powiedzmy, załóżmy, że niech to będzie już liczba 2. I to musi być tutaj w środku, żeby to w ogóle liczyło, prawda? Tutaj dajemy liczbę 2 w środku naszej pętli, żeby się wykonywała. I teraz jak dam 5, no to nasze zadanie jest gotowe. Tylko jak widać liczy nam od 0, a możemy tutaj zdefiniować w środku. Po przecinku można definiować, jeżeli ktoś nie wiedział przede wszystkim. I liczba 2 jest równa 1, więc teraz powinno liczyć nam poprawnie. I jak widać liczy nam poprawnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej. No i teraz to już nie przypominam sobie, żeby były jeszcze jakiekolwiek inne rzeczy, o których rozmawialiśmy. Natomiast pokażę jeszcze jedną taką, moim zdaniem, ciekawą rzecz. Zrobimy sobie teraz kot na trójkąt, tylko po to akurat, żeby coś pokazać. Wcześniej miałem na myśli kot na kwadrat, ale chyba powiedziałem trójkąt. Mamy nasz kot na kwadrat. I teraz jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, o której może było mówione, może nie było mówione, że nie trzeba też korzystać z pętli for, bo możemy na przykład zdefiniować sobie tutaj jeszcze liczba 2 i liczba 3, powiedzmy. Zamiast pętli for można użyć na przykład pętli while. While liczba 3 jest mniejsza od podanej liczby, a w środku liczba 3 plus plus. Jak widać, wykonało nam się dokładnie to samo. Pętla while może nam służyć jako zamiennik pętli for. Tyle, że pętla for ma tutaj już właśnie wszystko w sobie. Ma dokładnie to samo. Jak widać, mamy tutaj int, zdefiniowaliśmy naszą liczbę 3 i podaliśmy tutaj, do kiedy ma się wykonywać. I dodajemy tutaj ręcznie, gdzie pętla for ma to wszystko już w środku. Także, jeżeli ktoś korzysta z pętli while przykładowo, to wcale to nie jest źle i wcale to nie jest w jakiś sposób niepoprawnie, tylko lepiej jest skorzystać z pętli for. Można tutaj skorzystać nawet z pętli do while. Mamy do while, to na samym końcu trzeba pamiętać o tym silniku. Spróbujmy teraz uruchomić nasz kod. I jak widać, jest dokładnie samo. Pętla while całkowicie też działa. Co najlepsze, możemy stworzyć nawet pętlę za pomocą ifa, co może być dla niektórych zaskoczeniem, a aczkolwiek nie dla mnie. Mamy tutaj if i musimy skorzystać z tak zwanej funkcji goTo. W jaki sposób to trzeba zrobić? Tutaj wpisujemy sobie pętla dwukropek, definiujemy sobie nasze miejsce, do którego mamy się odwoływać, a tutaj dajemy goTo i pętla. Czyli dla tych, co jeszcze nie wiedzą, na czym polega goTo, to tutaj podajemy sobie, że to jest takie miejsce, do którego można się wrócić. I jak tutaj wpiszemy goTo pętla, to on idzie dokładnie tutaj, o. Czyli powtarza nam się ten if cały czas. Jak widać, właśnie stworzyliśmy pętlę za pomocą ifa. Wystarczy jedynie cały czas wracać do miejsca sprzed wykonania naszego ifa, dopóki ten warunek jest spełniony. Także niezależnie z czego się skorzysta, czy z ifa, czy z fora, czy z while'a, czy z do while, można korzystać ze wszystkiego, aczkolwiek do tych zadań najlepszy jest po prostu zwykły for. No i to już chyba byłoby na tyle. Jeżeli komukolwiek udało się dotrwać do końca tego filmu, no to gratuluję i to w sumie tyle. Do zobaczenia.